To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach, odcinek 17. Troszeczkę nie w porę, bo wypadałoby zrobić go bezpośrednio po drugim konkursie w Lillehammer, ale coś nie wyszło i nagrywam teraz. Ogólnie czarne scenariusze się spełniają. Trondheim bez kibiców, Vikersund bez kibiców, Planica na pewno bez kibiców, a nie wiadomo, czy w ogóle będzie miało miejsce mistrzostwo świata w lotach. Bluebird bez kibiców i wszystkie konkursy Pucharu Kontynentalnego odwołane. Ten sezon jest po prostu pod wieloma względami tragiczny i bardzo frustrujący albo do oglądania i dla organizatorów i ogólnie dla wszystkich związanych ze skokami. Ale przechodząc do meritum, oczywiście wszyscy się niesamowicie radują, bo to Kamil Stoch dogonił wielkiego Jana Ahonena. 36 zwycięstw stuknęło, jest to najskuteczniejszy, jeżeli chodzi o ilość zwycięstw zawodnik po 30. Moim skromnym zdaniem jeszcze do Ahonena tutaj troszeczkę brakuje, chociażby jeśli chodzi o ilość miejsc na podium w karierze. I żeby utrzymywać wysoki poziom przez tak długi czas, jak robił to Ahonen, no to musiałby to trwać prawdopodobnie gdzieś do 37-8 roku życia. Aczkolwiek to jest niewykluczone, ale bardzo mało prawdopodobne, bo wątpię, żeby Kamil skakał aż do igrzysk powiedzmy w 2026 roku. I raczej chyba on też tego nie zakłada. Aczkolwiek oczywiście wielkie brawa, liderowanie w rower. I co można w skrócie powiedzieć o tym występie? Oczywiście to występ był bardzo dobry. Tym razem Kamil trafił naprawdę na fajne warunki w drugiej serii i bardzo mu to pomogło. Widać było, jak go pięknie niosło. Niezbyt wysoko wprawdzie nad skokiem, ale faktycznie niosło go niesamowicie i mógł dość łagodnie podejść do tego lądowania i też nie miotało nim tak w powietrze jak wieloma zawodnikami, zwłaszcza w pierwszej serii, ale trzeba powiedzieć wprost, że konkurs był bardzo loteryjny, ale podium nie jest aż takie niesamowicie jak bardzo sensacyjne, no bo mamy na miejscu drugim Jigeylara. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że sensacja, że zawodnik niby nic nie osiągnął. No to z jednej strony jest prawda, bo najlepszy wynik w karierze to jest świeżutka ósma pozycja z Rasznowa, ale od początku rower widać było, że jest w bardzo wysokiej formie. Zastanawiałem się, czy po prostu skocznia w Oslo mu tak bardzo leżała. Lillehammer wydawało się po początku, że troszeczkę ta forma jest niższa. Mimo, że jest wysoka, to jest niższa. Ale jednak ten konkurs Lillehammer był bardzo dobry. Zasłużone mimo wszystko drugie miejsce. I wydaje się, że zawodnik jest mocny. Trudno powiedzieć, jak zniesie to pod względem mentalnym. No bo często jest tak, że zawodnicy mogą być w wysokiej formie, ale jeżeli nie są doświadczeni w takiej sytuacji albo mają częste sytuacje typu, że zawala skok w kluczowym momencie, no to różnie to się może zdarzyć. Jest oczywiście niedoświadczony w tej materii w porównaniu do Stocha, Krafta czy innych zawodników światowego topu, ale wydaje się, że forma sportowa jest u niego bardzo wysoka. Tak samo jak było z Pajerem w Sifel, czy raczej mówimy o konkursie w Innsbrucku. O formę sportową po treningach można było być spokojnym i na podstawie tych treningów można było niemalże w ciemno stawiać, że on powinien zdobyć medal, ale to wiadomo, że zawodnicy tacy, którzy nagle wyskakują na jakiś konkurs, czy właśnie na Mistrzostwo Świata podczas treningów, nie zawsze są w stanie poradzić sobie już w samym konkursie, co na przykład miało miejsce w 2013 roku w Val di Fiemme, gdzie Dawid Kubacki na normalnej skoczni na treningach po prostu szalał. Był niezwykły i nawet zagraniczni dziennikarze uważali go za faworyta do medalu, a być może nawet i do złota, a skończyło się na pierwszej serii. I co można do tego jeszcze dodać? Do tego można dodać Timiego Zajca, który fantastycznie skoczył w pierwszej serii. Oczywiście mnóstwo wiatru pod narty, wysokie noty. W drugiej serii wystarczyło, żeby się obronić na tej pozycji na tyle, żeby stanąć na pucharowym podium. Dalej tuż za podium Ryu Kobayashi, który zburzył tą sielankę, przynajmniej częściowo, która miała miejsce dzięki występom Kamila Stocha, no bo Ryoyu czwarty, a Kubacki ósmy, a to oznacza, że te 9 punktów zostało nadrobione z naddatkiem i Ryoyu jest na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Swoją drogą byłoby to bardzo ciekawe, gdyby zawodnik, który miał 10 podiów z rzędu i wygrany turniej 4 skoczni, nie załapał się na podium. Chociaż z drugiej strony nie było oprócz tego, oczywiście oprócz tej genialnej serii nie było żadnego miejsca na podium, o czym też trzeba pamiętać, a jednak ci zawodnicy czołowej trójki wykazywali się trochę większą regularnością w kontekście całego sezonu, bo jednak Dawid miewał troszeczkę słabsze momenty i tak naprawdę miewa je
też teraz. Na piątym miejscu Peter Preutz. Nie jest to tak dobry występ jak poprzedni, ale jednak piąte miejsce jak na Petera Preutza to jest cały czas bardzo fajny wynik. Oczywiście jest to zawodnik czołowej dziesiątki, ale to jest potwierdzenie, że ta forma na koniec sezonu jest troszeczkę wyższa niż powiedzmy te parę tygodni temu. Na szóstym miejscu Filip Aschenwald. Też awans po pierwszej serii w górę, tak jak dzień wcześniej. I być może troszeczkę Filip Aschenwald wraca może do tej formy z początku sezonu, to byłoby nadużycie, ale wydaje się, że skacze już troszeczkę lepiej. No i na siódmym miejscu najlepszy wynik w sezonie, pierwszy raz w dziesiątce, Jewgenij Klimow. W pierwszej serii oczywiście miał bardzo dobre warunki, świetnie wykorzystał, ale w drugiej serii te 130 metrów to był naprawdę przyzwoity skok i pozwolił mu się mimo wszystko utrzymać wysoko w tej klasyfikacji, nie zaliczył takiego spadku jak chociażby Antialto. Na ósmym miejscu, tak jak mówiłem, Dawid Kubacki. Podczas prologów, podczas konkursu poniedziałkowego te skoki wyglądały bardzo typowo jak na obecnego Dawida, a bardzo typowo jak na Dawida tego powiedzmy sprzed kilku lat, który bardzo wysoko kierował odbicie i właśnie to przypominało bardzo mocno tego Dawida sprzed kilku lat. Może nie tego Dawida z roku powiedzmy 2014-13, gdzie to odbicie naprawdę szło bardzo, bardzo mocno w górę i poza skoczeniami normalnymi on dosłownie spadał gdzieś przed punkt konstrukcyjny i tak naprawdę ta technika była dobra na skrócie normalna, ale już na większych obiegach była bardzo nieefektywna. Ale już w samym konkursie wtorkowym było o wiele lepiej. Już to odbicie wychodziło bardziej płasko, zwłaszcza w pierwszym skoku, bo drugi nie był perfekcyjny, ale pierwszy naprawdę był bardzo dobry. Dziewiąte miejsce Stefan Laje, który no już nie jest liderem rower. Właściwie to liderów rower już mieliśmy od groma w tym momencie. I niewykluczone, że lada moment coś się zmieni. Znowu coś się zmieni. Jak przejdę do wyników dzisiejszego prologu. Na 10. miejscu jeszcze Robin Pedersen, który wygrał prolog w wielkim stylu. Już w samych zawodach nie było tak rewelacyjnie jak w prologu, czy jak dzień wcześniej, ale jednak 10. miejsce jak na Robina Pedersena. To jest bardzo fajny wynik i tutaj dalej jest wysoka forma. Oczywiście nie ma tutaj żadnych szans na wynik w rower, no bo nie było go w drużynie, ale występy dobre na koniec sezonu zawsze budują, tym bardziej, że jeszcze niedawno posypał się kompletnie w Rasznowie i nie do końca wiadomo, co się tam stało. I co dalej? Dalej poszczególne reprezentacje. No to na 26. miejscu mam Piotr Żyła, który w pierwszej serii skoczył przyzwoicie, ale w drugiej to był jeden z tych zawodników, który został po prostu wycięty, może nie najbardziej spektakularnie, ale jednak został wycięty. Na 28. miejscu Maciej Kot. Super skok, naprawdę świetny skok w kwalifikacjach, czy też prologu. Praktycznie zerowy ten ruch do skrętu tułowia po wyjściu z progu. Ale już w samym konkursie troszeczkę ten ruch był bardziej widoczny, też to się odbiło na wynikach. Oczywiście w pierwszej serii te warunki nie były idealne, też w drugiej, ale wydawało się, że on może wyjść jeszcze bardziej z buta, jeśli chodzi o przejście z Pucharu Kontynentalnego do Pucharu Świata, ale i tak nie jest najgorzej, porównując na przykład do Pawła Wąska. Na 34. miejscu Jakub Wolny, no skok nie jakiś szczególnie zły, w kwalifikacjach też nie był rewelacyjny, ale no to jest poniżej oczekiwań. I oczywiście enty raz powtarza się to pytanie, kogo do drużyny na Mistrzostwa Świata w lotach? Nie wiem, choć się domyślam. I na ostatnim miejscu w samych zawodach Paweł Wąsek. Oczywiście trafił nie najlepiej z warunkami, ale też skok był po prostu ewidentnie nieudany. Mam wrażenie, że stało się dokładnie to, co w Rasznowie w kwalifikacjach pierwszych, gdzie po prostu strasznie płasko puścił narty po wyjściu z progu i praktycznie jakby to odbicie nie miało się okazji do końca rozwinąć, w ogóle nie nabrał wysokości, a jeżeli złapał jeszcze ten tylny wiatr, no to jakieś próby podniesienia toru lotu czy kontroli jakiejś większej nad zmniejszaniem się wysokości po prostu nie było i ten skok był nie dość, że nieudany, no to jeszcze trafił na kiepskie warunki i efekt był taki, a nie inny. I o wiele gorszy niż w przypadku Domena dzień wcześniej. A jeśli chodzi jeszcze o Aleksandra Zniszczoła, no to to samo. Też skok był autentycznie nieudany. Strasznie dziwne odbicie, bardzo anemiczne. Może to nie wyglądało tak jak niektóre skoki Roberta Matei swojego czasu, gdzie to odbicie było jakby kompletnie nie miało dynamiki, ani nie widać było, przynajmniej optycznie nie było widać ich takiej mocy, jak u większości skoczków. No i też to jest ten kolejny skok, który jest nieudany i jakaś dysproporcja jest między przejściem pomiędzy Pucharu Kontynentalnego a Pucharu Świata, no bo różnica pomiędzy Aignerem właśnie a Wąskiem, którzy teoretycznie powinni być na w miarę zbliżonym poziomie, jest jednak dość spora w większości przypadków, bo czasami się oczywiście
Włoskowi też zdarzały dobre skoki, tak jak na przykład w kwalifikacjach, ale ogólnie rzecz biorąc, no w porównaniu z Aignerem, no tutaj mu raczej ustępuje i to mniej lub bardziej wyraźnie. Chociaż oczywiście sam Aigner też nie skacze jakoś rewelacyjnie, nie ma podjazdu do chociażby Jigielara. Niemcy w tych zawodach bez spektakularnych sukcesów, no bo tylko Lajew 10 na 9 miejscu, 11 Konstantin Schmidt, który gdzieś tam się w okolicach czołówki rower jeszcze kręci, ale nie ma mowy o czymś takim, co miało miejsce jeszcze parę dni temu. Na 15 miejscu Pius Paszke, kolejny solidny występ tego zawodnika, oczywiście to jest jego życiowa forma. No i 19 Karl Geiger, który no jego forma pogrzebała jakiekolwiek szanse na zdobycie kryształowej kuli. Co prawda Kraft nie ucieka, ale Geiger go w ogóle nie goni, a właściwie i tak się cofa w tym odrabianiu strat. I ten dzisiejszy kurs to był taki stempel na tym, że Kraft jednak tą kryształową kulę zdobędzie. I na 38 miejscu jeszcze mamy Severina Freunda. Skok nie jakiś szczególnie zły, nawet całkiem dobry jak na aktualną dyspozycję Severina Freuda. Oczywiście on ma punkty, ale biorąc pod uwagę resztę startów to było całkiem nieźle. No i 44. Eisenbichler. Zawodnik po pierwsze niestabilizowany, a to kolejny, któremu no nie pomogły warunki. Może nie aż tak jak paru innym zawodnikom, ale jednak nie pomogły. I dalej mamy Austriaków. No to w dziesiątce tylko Aschenwald. I wcale nie był tylko przed Kraftem, bo jeszcze wcisnął się tuż przed Krafta. Heibeck tym razem nie miał żadnego beznadziejnego skoku dobitego jeszcze przez warunki atmosferyczne. Dwa przyzwoite skoki, 16 miejsce, troszeczkę to wygląda lepiej niż poprzednio, ale to też było oczywiście wypadkowa warunków, to jak skakał w dwóch wcześniejszych konkursach. Na 17 miejscu Stefan Kraft, co najważniejsze dla niego, tuż przed Karlem Geigerem, aczkolwiek w rower jest już dość ciężka sytuacja. Oczywiście trzeba będzie zobaczyć, jak będzie się prezentował dalej, chociażby w czwartkowym, miejmy nadzieję, konkursie w Trondheim. 18. Gregor Schlierenzauer. Niezłe skoki, ale no rewelacji dalej nie ma w przypadku tego zawodnika i nie wierzę w jego podium już w tym sezonie. 31. Ten niezwykle solidny, który był tak równy i oczywiście mnie zawiódł, bo jeżeli Daniel Huber jest poza drugą dziesiątką, no to jest wielkie zaskoczenie, bo tak solidny, niesamowicie zawodnik jednak jest poza tą czołową 30, mimo warunków. Praktycznie za każdym razem był gdzieś w okolicach drugiej dziesiątki, a teraz go nie ma. Jest to ogromny zawód, większy niż wynika z samego miejsca czy z samego skoku, ale jednak był tak równy zawodnik, że to praktycznie mógł być pewniak do tej drugiej dziesiątki, ale jednak tym razem mu się nie udało. Na 36 miejscu jeden z wyjadaczy Pucharu Kontynentalnego, Clemens Aigner. No jednak to wejście w Puchar Kontynentalny nie jest takie fajne jak w przypadku większości Słoweńców. No i na 47 miejscu Stefan Huber. Wygląda momentami tak, jakby wracał trochę do tej formy z początków sezonu, gdzie był troszeczkę tłem i nie zasługiwał na miejsce w czołowej reprezentacji, jaką jest Austria. Ale no też jakoś tam mogło być troszeczkę lepiej z warunkami. No oczywiście to nie jest coś takiego jak do kogoś za chwilę przyjdziemy, no to będzie wisienka na torcie, jeżeli chodzi o losowość tego konkursu. No bo przechodzimy do Norwegii. W czołowie dziesiątce był tylko Robin Pedersen, tuż za dziesiątką na 12 i 13 miejscu Marius Lindvik i Robert Johansson. Lindvik stracił koszulkę, niewykluczone, że lada moment ją albo odzyska, albo ktoś inny ją odzyska, aczkolwiek nie zrobi tego Johan André Forfang. Powinienem powiedzieć już o paru innych zawodnikach, ale muszę to powiedzieć, ponieważ Johan André Forfang został tak spektakularnie i tak pięknie wycięty, że po prostu to jest kwintesencja losowego konkursu. Po prostu on się dobrze wybija i po prostu go ściąga w dół. W ogóle nie ma powietrza od nartami, ląduje na buli i co panie Borku, można powiedzieć. Oczywiście tutaj nie demonizowałbym Borka Sedlaka, jednak warunki były zmienne i oczywiście jeżdżenie po przelicznikach, po Borku, po jeszcze paru innych ludziach i oczywiście jeżdżenie po Pertile. No bo Pertile musi przejść kwarantannę, no bo jest podejrzenie koronawirusa w jego przypadku, no jednak król Walter pozostaje cały czas bez swojego namaszczonego oficjalnie przecież następcy. Na 25 miejscu Daniel André Tande, kolejny, który stracił w rowerze. Oczywiście nie jakoś makabrycznie dużo, biorąc pod uwagę, że mamy w perspektywie aż 5 skoków na obiekcie do lotów narciarskich. No i 40. Andreas Granerud
Busku, występ w miarę dyskretny, nie jakiś rewelacyjnie zły, ani rewelacyjnie dobry. Nie trafił jakoś źle z warunkami. Po prostu taki skok, jeden z wielu, jak to się trafia w konkursach. Taki nie najgorszy, ale nie na przebicie się przez pierwszą serię do drugiej. No a pozostali Norwegowie, no niestety, nie przebrnęli kwalifikacji. I Słoweńcy, którzy oczywiście wsadzili trzech zawodników do pierwszej dziesiątki, ale już dalej było może nie najgorzej, ale można było wymagać od więcej. No bo na 20. miejscu Andrzej Semenisz. Oslo było tragicznie wręcz, bo było poza 50 w kwalifikacjach, ale pozbierał się, są punkty. Nie zawsze miał dobrze z warunkami, ale jakoś tam się wybronił. Na 23. miejscu Andrzej Laniszek, który, tak jak mówiłem, od jakiegoś czasu jest bardzo wysoko oceniany, ale tym razem no nie spisał się szczególnie dobrze. No i oczywiście ogromny progres Domena Preuca z 50 na 37 pozycję. Oczywiście to jest mnóstwo miejsc poniżej oczekiwań Domena Preuca, ale jakiś tam to plus jest, przynajmniej skok nie był tak wybitnie nieudany jak ten z konkursu poniedziałkowego. Dalej Japończycy. Była już mowa o Ryoyo Kobayashi, który wbił na to trzecie miejsce, jeśli chodzi o Puchar Świata. Na 14. miejscu Yukiya Sato. Dobre skoki, nie jakieś ultra rewelacyjne. Nie zderzyła się taka rakieta jak w Zakopanem, czy w paru innych konkursach, które dawały mu naprawdę wysokie miejsca. Też nie jakiś porywający występ. 21. Keiichi Sato. Fajne warunki złapał pierwszej serii, był wysoko po pierwszej serii. Znowu troszeczkę, czy nawet trochę spadł. No już parę razy był w takiej sytuacji. 24. Junshiro Kobayashi. Też taki występ, powiedzmy, dyskretny w miarę. No i tyle można powiedzieć o tym zawodniku. 30. Daiki Ito. Oba skoki takie lekko półśrednie, można tak powiedzieć. Oczywiście jak na niego. No i 39. Naoki Nakamura, który po prostu no nie jest w formie, w ogóle nie jest w formie od kilku dosłownie miesięcy, bo pomijając początek, no naprawdę tych punktów zdobywa jak na lekarstwo i skoki też nie wyglądają dobrze. Może to nie jest poziom taki jak u Jakuba Wolnego podczas turnieju 4 skoczni, gdzie naprawdę ta forma była strasznie niska, ale no forma równa, ale delikatnie mówiąc nieporywająca w jego wypadku. No i na 7. miejscu, jeśli chodzi oczywiście o Puchar Narodów, no to mamy Szwajcarów. Szwajcarzy oczywiście tutaj cały czas nie uciekają specjalnie Czechom, tylko że Czesi nie mają ich jak gonić. 29. miejsce Kiliana Pajera. 32. Simona Amana. Już to troszeczkę lepiej wygląda niż w poprzednim konkursie. Z jednej strony, chociaż z drugiej strony pozostała dwójka nie przebrnęła kwalifikacji. A co do Czechów, no jest ciut lepiej niż było w Oslo, no bo tam nie przebrnęła kwalifikacji trójka z czwórki. Teraz przebrnęła dwójka i co ciekawe, lepiej zaprezentował się Czesmik Koziszek, lepiej, po prostu skoczył dalej. To czy zaprezentował się realnie lepiej, to nie jest aż tak łatwo ocenić przy takim konkursie. No ale 49. Roman Kołderka, tutaj wydaje się, że skok też był nieudany, ale tutaj warunki swoje dołożyły, 5 metrów bliżej jeszcze od Johanna Andre Forfanga, no i zerowe szanse na jakikolwiek awans czy punkty. Czesmik Koziszek na 42. miejscu, mimo wszystko jeden z lepszych występów w sezonie, chociaż też no to nie był jakiś skok, który by zwracał na siebie szczególnie uwagę. No i teraz Rosja. Rosja, która dzięki świetnemu występowi Klimowa awansowała na pozycję Finlandii w Pucharze Narodów. Finlandia spadła, ale poza Klimowem no to tak nie za bardzo, no bo znowu Trofimow przeszedł kwalifikację, 43. miejsce. Ogólnie w prologach i treningach prezentuje się zazwyczaj wyraźnie lepiej od Nazarowa i Korniłowa, ale no cały czas to nie jest poziom na punkty. Były te pierwsze punkty w Wiśle i raczej nie zanosi się na to, że będą jakiekolwiek kolejne. Dalej mamy Finlandię. No, Finowie zaprezentowali się nieźle, zwłaszcza w pierwszej serii, no bo Kyto Saho bardzo blisko punktów. 32. miejsce, zdecydowanie najlepszy występ od Kusamo. 22. Antti Aalto. Kolejne punkciki wpadają. Oczywiście Rosjanie wyprzedzili, ale to jest kolejny jakiś tam plus i kolejna cegiełka do w miarę mimo wszystko udanego sezonu Antiego. Miał kontuzję, może być problem z czołową 30 na koniec sezonu, jeżeli chodzi o Puchar Świata, bo to zawsze jest taki wyznacznik, czy sezon był mimo wszystko w miarę udany dla tych, powiedzmy, zawodników drugiego czy trzeciego szeregu,
ale oczywiście nie jest to sezon tak udany jak ten poprzedni. Dalej mamy Zografskiego. Zografski, któremu skok albo nie wyszedł, chociaż tam dość intensywnej pracy w powietrzu było bardzo dużo. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje, no bo trzeba było mieć cały czas podgląd na żywo, na warunki, a tak naprawdę wiadomo, jaki to jest system, ma swoje wady, ma swoje zalety, ale na pewno oczekiwanie od niego, że będzie prezentował prawdę objawioną i idealnie oddawał wszystkie warunki, no to jest niemożliwe i troszeczkę chyba rozmijanie się z tym, jaką realnie rolę ma pełnić, a jakie są względem niego oczekiwania, co po niektórych. Dalej mamy Amerykę Północną. Niestety tym razem Boytkaus nie miał zbytniego szczęścia do warunków w kwalifikacjach i do ogólnie pojętego szczęścia, no bo 51. miejsce razem z Soukupem nie przedostał się do konkursu. Troszeczkę lepiej Bickner, ogólnie występ tutaj Amerykanów całościowo o wiele gorszy niż w poniedziałkowym konkursie, bo też Kevin Bickner 41. miejsce, daleko od punktów. Ciekawe, jak będzie się właśnie Bickner prezentował na obiektach do lotów narciarskich, bo bardzo mnie to ciekawi, jak on będzie się prezentował. I dalej Kazachowie, narzekałem na nich delikatnie po Oslo, ale teraz się bardzo dobrze zaprezentowali jak na swoje możliwości, no bo po pierwsze dwóch przebrnęło kwalifikacje całkiem przyzwoicie obsadzone, zrobił to Sabir Zhalmuminov, co prawda oczywiście 50. miejsce właśnie nad tym pechowym Mackenzie Boyd-Clausem i ten skok kwalifikacji był dużo lepszy, mimo że zajął 44. miejsce w samym konkursie, no bo skok był po prostu spóźniony, co nawet trener pokazał po samym skoku, ale też plus dla zawodnika właśnie dlatego, że w ogóle znalazł się w konkursie i przebnął po prostu przyzwoicie obsadzone kwalifikacje, gdzie odpadało kilkunastu zawodników. No i oczywiście dla Kazachów kolejny powód do święta, no bo Siergiej Tkaczenko z kolejnymi punktami, dokładnie 4 punktami w Pucharze Świata wyprzedzili dzięki temu Estonię, czyli AFT Aigro. I co w związku z tym? No to jest kolejny ten przypadek zawodnika, który potrzebuje nieco lepszych warunków od reszty, żeby dostać się do drugiej serii i takie właśnie Siergiej miał. Bardzo dobry skok oczywiście w pierwszej serii, który dał mu 17. pozycję, bo naprawdę wysokość jaka nabrał była niezwykła. Przy tym skoku najwyraźniej troszeczkę też została u niego zmieniona technika, bo nie był tym zawodnikiem, który jednak ma ten wysoki tor lotu. Raczej był tak, powiedzmy, mieścił się w normie, gdzieś tam pomiędzy jednym i drugim. Oczywiście pięknie wykłada się na narty, on skacze w dość specyficzny sposób. Swoją drogą troszeczkę przypomina mi Jakuba Jandę. To troszeczkę może zbyt daleko idące porównanie. Chociaż zobaczymy, może faktycznie przy tej bazie treningowej, której Kazachowie, jeżeli chodzi o tych starszych zawodników, bo o juniorach, no to trudno tak naprawdę aż tak dużo się powiedzieć, ale jeśli chodzi o dla tych zawodników, powiedzmy, od 15 roku życia w górę, no to to wygląda bardzo dobrze i być może Tkaczenko będzie miał szansę na sukcesywny rozwój i nie stanie się to, co powiedzmy z Bicknerem, czyli powiedzmy do około 21 roku życia, 22 jest ten sukcesywny rozwój, wyraźny, a później nagle trach i jakoś ten rozwój się zatrzymuje i właściwie jest regres, którego później jest dość ciężko się wydostać, jak to ma miejsce w przypadku Bicknera tak naprawdę od prawie że dwóch sezonów. I jeszcze skoro było o wyprzedzeniu Estonii, no to Estonia, RTI Gro, 35. miejsce, niedaleko punktów. Ten zawodnik ma odmiany wręcz koszący tor lotu, nie aż tak jak Domen, ale jeden z tych zawodników, który niżej prowadzi tor lotu i być może będzie w stanie poprawić, nawet przy oczywiście bardzo dobrych warunkach i odrobinie szczęścia, poprawić nawet ten rekord Estonii. To, czy będzie to rekord ten oficjalny, w pełni oficjalny Karela Norsalu, czy to będzie ten nieoficjalny, który osiągnął jako przeskoczek, to trudno powiedzieć, bo jeżeli faktycznie trafi te dobre warunki przy tym torze lotu, to naprawdę może te 230 nawet pyknąć, jeżeli będzie miał naprawdę dużo szczęścia do warunków. Z jednej strony to można powiedzieć o każdym zawodniku, ale z drugiej no Muminov, trudno sobie wyobrazić, przy jakich warunkach on musiałby skakać, żeby skoczyć nawet te 220 metrów przy jego technice, a przy Aigro jestem w stanie to sobie mimo wszystko wyobrazić, bo to wydaje się zawodnik, który ten pierwiastek lotnika, czy jak to inni lubią nazywać, gen lotnika, gdzieś tam w sobie ma. No, troszeczkę smutniejsza sytuacja dla estońskich kibiców jest taka, że Kevin Malcew to jest po prostu jakieś w tym sezonie nieporozumienie, bo nawet w Mistrzostwach Świata Juniorów jest gdzieś daleko, daleko, daleko i naprawdę skacze bardzo słabo. I nieważne, czy to jest puchar kontynentalny, czy właśnie Mistrzostwa Świata Juniorów, to wygląda po prostu bardzo źle, a wydaje się, że
Ten dysponuje porównywalnym do RTI Aigro. Oczywiście Aigro nie ma równej formy, on jest nieustabilizowany, no bo w poprzednim sezonie miał ten krótki moment, kiedy skakał dobrze, czyli Ruka. W tym sezonie było tych momentów troszeczkę więcej, no bo powiedzmy od Sapporo do Kulm skakał dobrze, potem zniknął już na sam Rashnov, a jak wrócił Rashnova, no to skakał mocno przeciętnie. Teraz być może jest troszeczkę lepiej, no bo te skoki wyglądają lepiej, przynajmniej lepiej wyglądały w Lillehammer i w Trondheim samym, przynajmniej w treningach. I co można dalej powiedzieć? Teraz przychodzę już do samego dzisiejszego prologu w Trondheim. Wygrywa Yoyu Kobayashi 135 metrów z obniżonego rozbiegu względem większości stawki. Najwyższa nota, 15 punktów odrobionych względem Kamila Stocha i Jawas na drugie miejsce w klasyfikacji Rower. Na drugim miejscu pewne zaskoczenie Piotr Żyła, no bo jednak na przestrzeni ostatnich konkursów mało kto by się spodziewał, że jest w stanie zająć drugie miejsce w FKC hitowych względnie równych kwalifikacjach. Oczywiście brawa dla tego zawodnika, aczkolwiek no prawdopodobne jest, że nie będzie w stanie tego utrzymać, na pewno nie w każdym skoku, no jednak zawodnik cały czas dość chimeryczny, bo jeżeli utrzymałby taki poziom, to po prostu byłby na stałe w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata i to o wiele wyżej niż na tym dziesiątym miejscu, z którego niedawno wypchnął go Filip Aschenwald. Na trzecim miejscu Johan André Forfan, który już nie walczy w rower, ponieważ, tak jak mówiłem, został pięknie wycięty w Lillehammer. Na czwartym miejscu Mariusz Niemi, który walczy w rower i dalej ma wysoką pozycję. Na piątym miejscu znowu zawodnik, który nie walczy w rower, czyli Markus Eisenbichler. Na szóstym miejscu zawodnik, który raczej nie walczy, czyli Filip Aschenwald. Na siódmym miejscu Peter Preutz. Na ósmym Stefan Kraft, który prezentował się o wiele, wiele lepiej od Karla Geigera, chociaż może nie widać tego aż tak w pozycjach, bo to jest różnica 8-13 miejsce. Ale wydaje się, że Geiger jest jednak wyraźnie słabszy w tym momencie od Krafta i Kraft ma jeszcze dalej te szanse na podium. Może nie na zwycięstwo już, ale dalej na podium, chociaż tak naprawdę na Vikersund może zdarzyć się tak naprawdę wszystko i gdyby ktoś był w fantastycznej formie, a nie przebrnął jednej serii w drużynówce, to i tak pewnie mógłby wygrać rower, ale to naprawdę musiałby być ktoś w genialnej formie. Na 9. miejscu Dawid Kubacki, na 10. miejscu w dalszym ciągu lider rower, czyli Kamil Stoch, ale tutaj trzeba poruszyć temat, który jest najważniejszy w tym momencie. To jest bardzo przykra sytuacja. To jest wisienka na torcie tego, co się dzieje z niemieckimi zawodnikami od poprzedniego sezonu. Wypadł Siegel, wypadł Liso, wypadł Wellinger, wypadł Freund, miał kontuzję małą, Eisenbichler, problemy z formą Freitaga, a teraz poważny upadek Stefana Laje. Najdłuższy skok to prawdopodobnie byłyby wygrane kwalifikacje, ale niestety próba telemarku zakończyła się najprawdopodobniej zerwanymi więzadłami krzyżowymi. Dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu, nie będziemy tego pewni, ale to po prostu tak wyglądało jak zerwanie więzadł krzyżowych. Po prostu narty nie wypięły i uderzył kolanem o zeskok. I bardzo, bardzo długo się nie podnosił i w zasadzie on nie podniósł się ze skoku i został odtransportowany poza skocznie, nie o własnych siłach. No po prostu musiał zostać zwieziony ze skoku. I co w związku z tym? Oczywiście rower zakończony, sezon zakończony. Jakakolwiek nadzieja na starty prawdopodobnie nawet w całym letnim Grand Prix odpada całkowicie. Na pewno bardzo ciężkie będą przygotowania tego zawodnika, jeśli chodzi o starty w następnej zimie. Oczywiście, jeżeli potwierdzi się ten scenariusz, który teraz przewiduje, bo mamy nadzieję, że będzie to chociaż potężne stłuczenie czy naciągnięcie, ale żeby nie puściło żadne więzadło krzyżowe, bo jeżeli tak się stanie, no to jest minimum pół roku przerwy i na to nie da się nic poradzić i jest konieczne leczenie operacyjne. I ogromna szkoda tego zawodnika, tak jak i całych Niemiec, chociaż z drugiej strony Niemcy tak naprawdę cały czas dają sobie radę mimo tak ogromnej plagi kontuzji. Cały czas są liderem Pucharza Narodów. Zobaczymy, czy oni to wybronią do samego końca przy braku Stefana Laje, bo to jest jednak ogromne osłabienie i nadzieja Niemców na jakiś dobry wynik w rower mimo wszystko spada praktycznie do zera, no bo ani Schmidt, ani Gargain nie wydają się być w takiej formie, żeby być w stanie podjąć walkę realnie o podium. A co do klasyfikacji rower, prowadzi tak jak mówiłem, dalej Kamil Stoch o 7,4 punktu przed Ryoyu Kobayashim. Kobayashi tracił w granicach 20, a zrobiło się z tego nieco ponad 7. 0,2 za nim jest Mariusz Niemi, który też dobrze się spisał w kwalifikacjach. Na czwartym miejscu zaskoczenie. Cały czas Zsigajele się trzyma z przodu. Co prawda 11. miejsce było dzisiaj,
ale tu znowu był bardzo dobry skok, znowu to jest wysoka forma. Piąty Stefan Laje, no ale wiadomo, co go spotkało. Na szóstym miejscu Robert Johansson, na siódmym Peter Preutz, na ósmym Stefan Kraft, który traci 31 punktu do Kamila i dalej już nieco większe straty, no bo mamy Zajca, który ma 52 punkty, 1 i Yukie Sato, który ma 63,3 punktu. I nie wydaje się, żeby ktoś spoza czołowej ósemki był realnie w stanie się włączyć o walkę o zwycięstwo na pewno i prawdopodobnie też o podium, bo nie widać tutaj u pozostałych zawodników takiego kandydata, który byłby w stanie aż tak podgonić na obiekcie do lotów narciarskich. Ewentualnie może Kimi Zajc faktycznie będzie w stanie aż tak nadgonić te stracone punkty na obiekcie do lotów, bo to jednak jest 5 skoków, to jest bardzo duże pole do popisu, ale no wielka szkoda, że taki zawodnik w takiej świetnej formie w tym sezonie niestety no kończy go przedwcześnie i to jest nierealne, żeby jednak nie było żadnych konsekwencji tak strasznego upadku. No i zawodnik, jeżeli nie podnosi się przez kilkanaście minut realnie ze skoku, no to nie wróży to dobrze. I jeszcze na sam koniec to trzeba wspomnieć o konkursach pań, bo w konkursach pań była jedna bardzo ważna rzecz. Otóż Sarze Takanashi stuknęła setka 23-letniej zawodniczce, czyli setne podium w Pucharze Świata, tak młodej zawodniczki, najbardziej utytułowanej w historii Pucharu Świata kobiet. I czy jest to najwybitniejsza skoczkini w historii? Tutaj można byłoby się zastanawiać, jak ocenić występy w Pucharze Kontynentalnym Anette Sagan, kiedy jeszcze nie było Pucharu Świata, ale to jest wielkie osiągnięcie i ogólnie mało się dość o tym mówi mimo wszystko, bo to jest mimo wszystko równorzędna dyscyplina prawie że względem skoków męskich i takie osiągnięcie powinno być nagłaśniane bardzo, bo to jest wielkie osiągnięcie i przy okazji to jest 57. wygrana. Żaden mężczyzna nie osiągnął aż takiego wyniku. A w drugim konkursie no to doszło do sytuacji kuriozalnej, no bo Shilia Opset cieszyła się bardzo ze zwycięstwa przed Maren Lundby i okazało się, że otóż nie tym razem. I to byłoby palkoicho, gdyby to była jakaś dyskwalifikacja czy coś w tym stylu zaraz po konkursie, ale prawie że godzinę po konkursie okazało się, że ktoś się po prostu rąbnął w obliczeniach i Shilia Opset dowiedziała się, że jest druga. Oczywiście to nie jest jakiś nie wiadomo jaki spadek, ale dowiedzieć się coś takiego po konkursie, po dekoracji, to na pewno nie jest nic przyjemnego ani dla Shilia Opset, ani dla Maren Ludwig, która przy okazji w ten weekend odzyskała koszulkę Pucharu Świata, lidera Pucharu Świata i zmierza po trzecią kryształową kulę z rzędu, co też warto podkreślić. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać jutro. Miejmy nadzieję też przede wszystkim, że dane odnośnie stanu zdrowia Stefana Laje będą możliwie jak najlepsze. No i zobaczymy, jak będzie sobie radził Kamil Stoch oraz spółka. Spółka, która dzisiaj awansowała w pełnym składzie. To tyle. Do usłyszenia.